O co chodziło? W przeszłości królowie polscy nie mieli nigdy żadnych takich apanaży wielkich, więc wynagradzali rozmaitych swoich przyjaciół politycznych i innych, byli właścicielami ogromnego państwa i wynagradzali je przekazywaniem królewszczyzn, to znaczy dóbr ziemskich, w dożywotnie użytkowanie. Ale ci obdarowani zapominali zwracać to do królewskiej kamery. W związku z i tak się, na tym się ufundowała potęga magnatów. I średnia szlachta, która niechętnie patrzyła na wzrost potęgi magnackiej, uważała, że trzeba wzmocnić finanse państwowe poprzez odebranie tym magnackim rodom królewszczyzn, które nie należały do nich, tylko były bezprawnie przetrzymywane. I w ten sposób się przetrąci kręgosłup magnaterii, a jednocześnie się wzmocni finansowo państwo. Wydawało się, że król powinien tylko temu programowi politycznemu przyklasnąć. Niestety król postąpił odwrotnie. I to nie z jakichś ważnych politycznych powodów. Otóż Habsburgowie podsunęli mu księżniczkę za żonę, która była chora na epilepsję i w dodatku ataków epileptycznych dostawała w momentach zbliżeń małżeńskich, co króla tak do niej zniechęciło, że aż nabrał do niej wstrętu fizycznego. No i uciekał jak tylko mógł. To była bardzo nieszczęśliwa kobieta. Prawdopodobnie specjalnie podsunięta Zygmuntowi Augustowi, bo dwór wiedeński takie rzeczy robił. Mieli nawet takie porzekadło. Bella Garant Alli, tu Felix Austria Nube. Niech inni toczą wojny, ty szczęśliwa Austrio zaślubiaj. Więc w ten sposób wykańczali państwa ościenne. No bo oczywiście na legitymizowanego następcę tronu w takich warunkach bardzo trudno było liczyć. I król razu pewnego uciekł od tej swojej żony na Litwę i tam poznał taką wdowę młodą, bardzo ładną, Barbarę Gasztołdową Radziwiłównę z Donu i się zakochał w niej. Pewnie trudno tam było. No i bracia tej Barbary Radziwiłłównej zastawili na niego pułapkę. Złapali go, że tak powiem, in flagranti z nią. No i wymusili na nim obietnicę ślubu. I no, tam specjalnie nie musieli wymuszać, bo on tam sam tego chciał. Ale natrafił na bardzo zdecydowany opór ze strony szlachty, która uważała, że małżeństwo króla z poddanką to jest pohańbienie Rzeczypospolitej, majestatu Rzeczypospolitej. No i tu szlachta, Sejm nie chciał słyszeć o czymś takim. I król zaczął poszukiwać sojuszników dla tych swoich matrymonialnych planów i znalazł ich w postaci magnaterii. Ale tamci postawili mu warunek, żadnej egzekucji królewskiej nie będzie i król na to poszedł. I szlachta, ci karmazynowie zgrupowani w tej partii politycznej ruchu egzekucyjnym, jak zobaczyli, że króla to nie obchodzi, to wtedy nastąpiło takie załamanie ducha obywatelskiego w Polsce. Każdy zaczął się to jak tak, to ja też się będę interesował swoimi sprawami, a tutaj niech mój dom zostanie wyniesiony, a reszta, no to tam... Nie wszyscy tak, ale zaczął dominować taki sposób myślenia. Początek się zaczął wtedy. Państwo było bardzo silne, więc upadało bardzo długo jeszcze, ale w końcu upadło. Proszę bardzo. Proszę bardzo, mikrofon tam do... Proszę podać mikrofon. O, tu już zaraz pani tam poda. Mam takie pytanie. Czy pan może sobie wyobrazić, proszę tego nie odczytywać, tutaj emocjonalnie pobudzony. Czy pan wyobraża sobie jakąś decyzję obecnego rządu, którą by pan mógł przyjąć entuzjastycznie? Dziękuję. No trudno mi sobie wyobrazić taką decyzję z jednego powodu. Dlatego, że już po tych kilku miesiącach istnienia rządu i realizowania czy wdrażania pewnych projektów politycznych można się przekonać, i w każdym razie ja się przekonałem, że moje podejrzenia pierwotne się sprawdziły, że ideałem Jarosława Kaczyńskiego, który, powiedzmy sobie, kształtuje politykę polską, jest przedwojenna sanacja. Jest przedwojenna sanacja, która była ruchem etatystycznym, w porywach nawet socjalistycznym. No i kontynuowanie tej linii politycznej nawet w pierwszym okresie może wzbudzać entuzjazm zwolenników, ale ono ma na dłuższą metę bardzo fatalne następstwa w postaci uzależnienia obywatela od państwa. Obywatel uzależnia się od państwa, od pomocy państwowej mniej więcej na takiej zasadzie, jak narkoman się uzależnia od narkotyku i potem już nie może bez tego żyć. To jest trochę z pewną może przesadą. Jarosław Kaczyński, ja uważam, że on jest wirtuozem intrygi, ale to nie zawsze idzie w parze, że tak powiem, z takim pożytkiem dla państwa. Otóż to jest realizowanie takiej obietnicy, powrót dekady, przynajmniej pierwszej połowy dekady Gierka, tyle że bez PZPR-u. To, nawiasem mówiąc, kiedyś przewidział jeszcze w 1981 roku Stefan Kisielewski, czy tam przy 80 nawet, kiedy się wszyscy zachwycali tam Solidarność, Stefan Kisielewski, to wymagało szaleńczej odwagi cywilnej. Wtedy zwracał uwagę, że Solidarność jest zdominowana przez pracowników najemnych, którzy może nie życzą, znaczy nie lubią PZPR-u, natomiast wcale nie jest pewne, czy nie lubią socjalizmu. Wcale nie jest pewne. I wiele z tych obaw sprawdziło się w 1989 roku. Stefan Kisielewski, warto poczytać takie, ukazało się teraz niedawno zbiór jego felietonów, takich, które on przez telefon nadawał do radia w Chicago, z Warszawy. I tam trochę jest zdumiony tym, że właściwie nie zmienia się ustroju gospodarczego. Że wszystkie te zmiany mają taki charakter personalny właściwie, a nie zmienia się tego uzależnienia obywateli od państwa, nie odblokowuje się tego. I powiedział tak, to on się lubował w takich paradoksach i w 1989 roku mówił tak, wziąć za mordę i wprowadzić liberalizm. Więc coś w tym jest, ale powiadam, no być może, że no teraz na przykład pojawiło się, dzisiaj czytałem taką zajawkę, już nie zdążyłem przeczytać całości, że rząd Prawa i Sprawiedliwości zapowiada obniżkę podatków. No to nie wiem, na czym to ma polegać, bo jeszcze nie zdążyłem się z tym zapoznać, ale no jest to jakiś ruch we właściwym kierunku. Nie wiem, jak w tej sytuacji rząd sobie wyobraża sfinansowanie tych programów socjalnych, Rodzina 500+, a zwłaszcza Mieszkanie+. No bo no przecież rząd, chyba że zadłuży, powiększy dług publiczny tak, że się ze 3 pokolenia nie pozbierają. No dług publiczny i tak się powiększa. Warto zwrócić uwagę, to wiecie państwo, Edward Gierek zadłużył Polskę, znaczy on efektywnie pożyczył 20 miliardów ówczesnych dolarów, ale ponieważ w połowie dekady pożyczał na wysoki procent, nawet 20 i więcej, a oficjalne prognozy, no, naciągane oczywiście, wzrostu gospodarczego wtedy opiewały na 4%. Więc nie trudno było przewidzieć, czym to się musi skończyć. Musi po prostu. Ale Edward Gierek, jak mówię, w ciągu 9 lat pożyczył 20 miliardów dolarów. Potem dług wzrósł do 40 na skutek tego procentu, ale pożyczył 20. Leszek Miller jako premier rządu powiększył dług publiczny o 20 miliardów dolarów w ciągu 2 lat. Marek Belka jako premier powiększył dług publiczny o 20 miliardów dolarów w ciągu roku, a premier Kazimierz Marcinkiewicz w ciągu 6 miesięcy. Tak to narasta. W takim tempie to narasta. Więc musimy sobie z tego zdawać sprawę, że to może być przyczyną kryzysu demograficznego. Dzieci, które jakimś szóstym zmysłem widocznie, te dzieci, które się nie urodziły, odgadują, że będą obciążone takim potężnym długiem publicznym, to się zastanawiają, czy się opłaca urodzić, czy nie, i na rogu wychodzi im, że się nie opłaca, prawda? Ja też bym tak myślał, będąc na ich miejscu. Proszę bardzo. Proszę odnieść się do takiej opinii, jakoby państwo białoruskie mogłoby być dla nas kluczem do wschodu, który mógłby się znaleźć i w naszych rękach. Który mógłby się znaleźć? W naszych rękach. Myślę, proszę pana, że nie ma takiej możliwości. Polska nie przedstawia sobą takiego potencjału, również militarnego, żeby Białoruś, żeby myśleć realnie o tym, że Białoruś się znajdzie w naszych rękach. Ja nie jestem znawcą spraw wojskowych, ale na tyle, na ile się orientuję, to słyszałem, że po armii brytyjskiej Białoruś ma drugą w Europie. Drugą. Podczas kiedy, jeśli chodzi o naszą niezwyciężoną armię, no to nie jest ona w najlepszym stanie. 3 lata temu słuchałem wykładu pewnego generała na temat stanu sił zbrojnych. I konkluzja była taka, co zresztą potwierdził audyt ogłoszony, no on tam trochę może był propagandowo, że tak powiem, koloryzowany, ale ten audyt potwierdził to, co usłyszałem 3 lata wcześniej od tego generała, że poza tym kontyngentem, który jest wysyłany na misje zagraniczne, to w pozostałej części polskiej armii nie ma formacji zdolnej do wykonania zadania bojowego innego niż służba wartownicza. Więc w tej sytuacji myślę, że należy raczej się zastanawiać nad jakimiś formami ułożenia sobie poprawnych stosunków, bo wie pan, ja nie jestem jakimś takim pacyfistą, przeciwnikiem stosowania siły, czy niedoceniającym argumentu siły w stosunkach międzynarodowych. Przeciwnie, jestem wyznawcą takiej doktryny politycznej, jeśli można to nazwać, amerykańskiego prezydenta Teodora Roosevelta, który mówił, że w polityce trzeba mieć za plecami tęgi dębowy kij, ale przemawiać jak najbardziej pokojowo, bo to nawet trochę usypia czujność partnera i on nie wie, kiedy tym kijem mu łeb rozbijemy, tym bardziej jest zaskoczony, wtedy będzie mówił: ola Boga, co się narobiło, prawda? Dlatego, ale mówię, w tej chwili sytuacja jest taka, tym bardziej, że wie pan, o ile jeszcze na początku lat 90. wydawało się, że świat będzie politycznie jednobiegunowy, to znaczy będą Stany Zjednoczone jako hegemon światowy, potem długa przerwa i później takie mocarstwa regionalne, to ta wizja, która się wydawała bardzo prawdopodobna w roku 90, w tej chwili już ma charakter historyczny, wyłącznie historyczny. Używając kwiecistego chińskiego języka, żyjemy w epoce walczących cesarstw. Cesarstwa amerykańskie, bardzo silne, ale już nie hegemon światowy. Cesarstwo europejskie, które tam różne paroksyzmy przeżywa. Cesarstwo rosyjskie, cesarstwo chińskie, indyjskie i w kolejce czeka następne brazylijskie. O co walczą te cesarstwa? Ano o to, żeby przeprowadzić nowy podział świata, dlatego że dotychczasowy podział świata, który jeszcze ustanowili 100 lat temu kierownicy Imperium Brytyjskiego i wyznaczyli w tym podziale świata poszczególnym narodom jakieś role do odegrania, on już przestał być aktualny. On już przestał być aktualny. I pytanie, jakie w tej chwili trzeba sobie postawić, to czy ta walka cesarstw o nowy podział świata dokona się bezkonfliktowo, czy przeciwnie, będzie temu towarzyszył jakiś konflikt. Sytuacja się zmienia. Podam taki przykład. W 2008 roku byłem w Nowym Jorku i na lotnisku Kennedy'ego zauważyłem taki billboard na całą ścianę z zagadkowym napisem: nie wolno izolować demokratycznych narodów. Ponieważ nie wiedziałem, o co chodzi, to zapytałem, o co chodzi i wyjaśniono mi, że chodzi o to, żeby przyjąć do ONZ-u Tajwan jako niepodległe państwo. I zrozumiałem, że w Ameryce ktoś kombinuje, co się bardziej opłaca. Czy bardziej opłaca się, to wtedy był rok kryzysu tego finansowego w Stanach Zjednoczonych, czy bardziej opłaca się wykupywać amerykańskie rządowe obligacje od Chin, czy też sprowokować małą, zwycięską wojnę o Tajwan. Bo gdyby ta mała wojna rzeczywiście okazała się zwycięska, to nie tylko nie trzeba by było obligacji wykupywać, ale jeszcze by się na Chinoli nałożyło kontrybucje i wyssało z nich te $3 biliony nadwyżki, które już wtedy mieli, no to dlaczego nie? Ale wtedy Stany Zjednoczone w 2008 roku miały, jeśli dobrze pamiętam, $622 miliardy budżetu wojskowego, co stanowiło wysokość większą niż budżety wojskowe pozostałych państw świata razem wziętych. Taka była przewaga Stanów Zjednoczonych jeszcze 8 lat temu. Ale teraz już tak nie jest. Teraz ta przewaga topnieje systematycznie, bo inne państwa też rozwinęły potężne programy zbrojeniowe. Na przykład Niemcy rozpoczęły realizację programu zbrojeniowego, które zakończyć ma się najpóźniej w roku 2030, kosztem $150 miliardów. Więc duży program zbrojeniowy. No i w tej chwili na przykład Stany Zjednoczone mają, jeśli dobrze pamiętam, około $650 miliardów budżetu wojskowego, ale to już nie jest więcej niż wszystkie państwa. To jest mniej więcej, mają nadwyżkę tam połowę, bo na przykład Chiny mają ponad $150 miliardów rocznego budżetu, ale w Chinach są inne ceny, więc to można pomnożyć przez 1,5, a być może nawet przez 1,8. Więc dlatego to jest takie ważne, że jeżeli Stany Zjednoczone chcą coś załatwić, to muszą to zrobić w ciągu najbliższych 7-8 lat, bo potem będzie coraz trudniej. Potem będzie coraz trudniej. I dlatego żyjemy w ciekawych czasach. Wchodzimy w okresie... Proszę bardzo, pan tutaj. Chciałem pana redaktora zapytać o politykę zarówno PO, jak i PiS-u wobec Rosji i wobec Ukrainy. Da się zauważyć, że ta polityka jest wyraźnie antyrosyjska, a zdecydowanie pro-ukraińska. Co takiego się stało, że Rosjanie takimi wrogami, a Ukraińcy naszymi przyjaciółmi? To wynika, proszę pana, jak mi się wydaje, z przełożenia zdarzeń zachodzących na najwyższej półce polityki światowej na sytuację, na politykę polską. Na to się jeszcze nakłada taka doktryna, której hołdował Jerzy Giedroyc, którą ja uważam za błędną. Ona jest ahistoryczna i o ile jeszcze w okresie komuny miała jakiś tam sens, to teraz nie ma żadnego sensu, a bardzo wielu ludzi w Polsce autentycznie w tę doktrynę wierzy, jest wyznawcami tej doktryny. Otóż istota tej doktryny Jerzego Giedroycia polega na tym, że nie może być niepodległej Polski bez niepodległej Ukrainy. ta doktryna jest ahistoryczna, bo przecież niepodległa Polska, ba, mocarstwowa Polska istniała i to przez kilkaset lat w okresie, kiedy o żadnej niepodległej Ukrainie nikomu się nie śniło, więc jest to teza kompletnie ahistoryczna. Ja rozumiem, że Jerzy Giedroyc w ten sposób chciał, no, próbował tam nas destabilizować Związek Sowiecki. To był taki refleks przedwojennego programu prometejskiego i takiej mieszaniny programu prometejskiego z programem federacyjnym. Ale jeden i drugi, znaczy ten pierwszy prometejski w ogóle nie wyszedł poza sferę projektów federacyjnych, się załamał na skutek wojny bolszewickiej, która mało się nie skończyła katastrofą dla Polski. W związku z tym dzisiaj odgrzewanie tej doktryny Jerzego Giedroycia nie ma najmniejszego sensu. Moim zdaniem Polska ponosi duże szkody. Jeśli chodzi o Platformę Obywatelską. No, ja Platformę Obywatelską uważam za ekspozyturę stronnictwa pruskiego. Zresztą dawali temu wyraz wybitni przedstawiciele Platformy Obywatelskiej, na przykład Radosław Sikorski, książę małżonek, podczas wizyty w Berlinie złożył coś w rodzaju hołdu pruskiego. Oczekiwał, że bał się, że Niemcy niedostatecznie będą. No, powtórzył, krótko mówiąc, to tezę Billa Clintona. Bronisław Komorowski opowiedział się podczas jakiegoś spotkania w Monachium za budową europejskich sił zbrojnych niezależnych od NATO. Więc to bym tłumaczył, że tak powiem, z polegliwością wobec Niemiec. Niemcom jest potrzebna irredenta ukraińska do, że tak powiem, wymuszania na Rosji korzystniejszych warunków strategicznego partnerstwa. Być może, że Niemcom zależało na takim rozwoju sytuacji, to znaczy na rozborze Ukrainy, bo z jednej strony, a z drugiej strony po tam protestowaniu, sankcji i tak dalej, bo Niemcy będą mogły sprzedać, bardzo możliwe, ja sobie to wyobrażam, korzystnie sprzedać swoją zgodę na rozbiór Ukrainy w zamian za Prusy Wschodnie. W zamian za Prusy Wschodnie i kontrolę nad republikami bałtyckimi. To w 1995 roku jeszcze mówił otwartym prawie tekstem rosyjski polityk narodowości prawniczej Włodzimierz Żyrynowski. Ja dlatego mówię o narodowości prawniczej, że on się sam tak przedstawiał, jak zapytano go o narodowość, to mówił matka Rosjanka, ojciec prawnik, więc to tak. No i on w 1996 roku zostałem poproszony o zreferowanie delegacji Dumy Rosyjskiej punktu widzenia prawicy na różne sprawy. No i tam referowałem. Wreszcie jeden tam z tych deputowanych zapytał, a Polska wtedy no to jeszcze miała priorytet taki przystąpienie do NATO, zapytał, dlaczego my tak chcemy wejść do NATO. Mówi, boicie się Żyrynowskiego, przecież to wariat jest. No ja mówię, proszę pana, to jest wasz kolega, wy go lepiej znacie, to skoro pan mówi, że to wariat, to mnie nawet przez grzeczność nie wypada zaprzeczać, ale mówię, chciałbym przypomnieć taką propozycję, z którą pan Żyrynowski się do nas zwrócił w 1995 roku. On powiedział tak, jeżeli Polacy zgodzą się zostać Słowianami, czyli no, to mówiłem, zgodzić się na status bliskiej zagranicy, to obiecywał nam, że Rosja nawet, bo ja mówię do tych Rosjan, mówię, a panowie wiecie, że Słowianin to taki Rosjanin, tylko trochę gorszy. Więc oni się tam śmiali. I ja mówię, obiecywał nam, że wtedy Rosja może zaprosić Polskę do udziału w rozbiorze Ukrainy. Wyraził to inaczej. Powiedział, że wtedy Rosja możemy wrócić do rozmów o granicy na Zbruczu, no ale to jest rozbiór Ukrainy. Jeżeli natomiast my się nie zgodzimy zostać Słowianami, no to on nam groził, że wtedy Rosja zaprosi Niemcy do udziału w rozbiorze Polski. Też wyraził to inaczej. Powiedział, że wtedy Rosja postawi na porządku dziennym sprawę politycznej przyszłości Prus Wschodnich. Mnie wtedy to przekonało, że sprawa od strony rosyjskiej też to jest pewna karta przetargowa w stosunkach z Niemcami. I wcale bym się nie zdziwił, gdyby w tej płynnej sytuacji Właśnie tak się to wszystko skończyło. Właśnie tak się to wszystko skończyło, że Niemcy załatwiają swoje remanenty, a Rosjanie swoje. No i Żydzi jeszcze swoje, ale co my wtedy? Nas już nie ma. Nas już nie ma. Więc to jest, powiem tak, no Prawo i Sprawiedliwość, no to Putin to jest zły duch i jedno z imion szatana, więc to w ogóle nie ma tutaj żadnej polityki. Moim zdaniem postępowania władz polskich, i to poprzednich i obecnych, w sprawie ukraińskiej nawet nie można nazwać żadną polityką, bo to postępowanie nie zasługuje na tę nazwę. Ono bowiem polega na mechanicznym żyrowaniu wszystkiego, co zrobi rząd w Kijowie. Nawet jak my nie wiemy, co on zrobi, to z góry wszystko żyrujemy. To naprawdę nie zasługuje na nazwę żadnej polityki. Powiem tak, żeby już nie przedłużać. Jakie państwo jest silne? Takie, które ma sąsiadów słabszych od siebie. Jeśli jest odwrotnie, to to jest państwo słabe. Z tego punktu widzenia wychodząc, w polskim interesie państwowym leży istnienie Ukrainy skonfliktowanej z Rosją, ale nie mocarstwowej. Tylko takiej Ukrainy, której istnienie zależy od polskiej życzliwości, o którą Ukraina codziennie od nowa musi zabiegać. I gdyby, to jest jedna rzecz, gdyby w Polsce ktoś prowadził politykę taką w sprawie jego zdarzenia, to jeszcze przed pomarańczową rewolucją do Departamentu Stanu powinien pojechać ktoś z Warszawy, jakiś człowiek poważny, i powiedzieć im tak, słuchajcie, wiemy, że szykujecie tam pomarańczową rewolucję. Bardzo nam się to podoba, chętnie się tu włączymy, zrobimy co trzeba, powiedzcie, od strony wywiadowczej, wojskowej, propagandowej, finansowej, wszystko zrobimy. Jeden tylko warunek z naszej strony, że siłą napędową tej rewolucji nie będą banderowcy. Bo jeżeli będą banderowcy, to zamkniemy granice, wszystkich wyłapiemy i Putinowi wsadzimy w pociąg prosto na Kamczatkę. Żeby była jasność. Proszę Państwa, z przyjaciółmi trzeba rozmawiać szczerze i trzeba im mówić prawdę. To wrogów można oszukiwać, nawet trzeba, prawda? Ale z przyjaciołom trzeba mówić prawdę. Żeby była jasność, jakie są z naszej strony warunki brzegowe, bo Polska nie może popierać na Ukrainie kierunku politycznego, który wobec Polski wysuwa roszczenia terytorialne. No, to jest abecadło. To jest abecadło. I tyle. Chciałem zapytać, w czasie rządu koalicji PO-PSL rząd spotkał się, pojechał na spotkanie, właśnie pokazać, czy są jakieś przecieki do Izraela, tam obradowali, czy są jakieś przecieki. A druga sprawa, a propos jeszcze Ukrainy, w grudniu zeszłego roku Ukraina dostała kredyt czy pożyczkę od rządu polskiego. O ile dobrze pamiętam, to była chyba kwota miliard euro. Czy ta pożyczka to jest bezwzględna? Czy to jest wykonane? Czy to poprzednicy jeszcze... Proszę pana, nie, to tej pożyczki udzielił prezydent Duda. Nie bardzo wiem, na jakiej zasadzie, bo z punktu widzenia porządku konstytucyjnego to prezydent nie dysponuje możliwością udzielenia pożyczek. Więc nie wiem, na jakiej zasadzie, czy to w ogóle nie jest jakaś fikcja, bo jak mówię, co innego rząd może podejmować takie decyzje, ale prezydent nie. Prezydent nie. Z punktu widzenia konstytucyjnego nawet nie jest w stanie. Więc nie bardzo potrafię na to pytanie odpowiedzieć, czy to przypadkiem nie jest jakieś takie zadęcie propagandowe. Ale myślę, że Ukraińcy nawet na takie zadęcie potrafią wykorzystać dla swojej korzyści, bo oni się nauczyli, i to bardzo sprawnie robią, nauczyli się obcinać kupony od wizerunku państwa specjalnej troski. No tak jak wobec takiego dziecka chorego trochę umysłowo, no to nie można mu się sprzeciwiać specjalnie, bo nie wiadomo, co ono zrobi. Tak, trochę z litości, trochę z takiej przezorności. No i oni świetnie na tym obcinają kupony. Więc jak ktoś się na to nabiera, że oni są państwem specjalnej troski, no to potem płacę gorzkimi łzami. A i o Izraelu. Rzeczywiście była taka wizyta rządu in corpore w Izraelu. Tam ukazał się taki ogólnikowy komunikat, że tam rozmawiano o różnych sprawach, tam współpracy wojskowej i tak dalej. Nie wyobrażam sobie, podobnie jak podczas ostatniej wizyty pana ministra Waszykowskiego w Izraelu, nie wyobrażam sobie, żeby podczas takiej wizyty jednej i drugiej nie była poruszona sprawa roszczeń majątkowych. Tym bardziej, że od 2011 roku Izrael oficjalnie włączył się w tą sprawę, tworząc w porozumieniu z Agencją Żydowską zespół HERT, którego celem ma być odzyskiwanie mienia żydowskiego w Europie Środkowej. Więc nie wyobrażam sobie, żeby ta sprawa nie była poruszona. Tym bardziej, że naciski na polską stronę cały czas trwają. A jeżeli w komunikacie Ministerstwa Spraw Zagranicznych, a czytałem ten komunikat na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych, więc tam nie ma możliwości, żeby to było coś tam pominięte, nie ma ani słowa o tym, że ten temat w ogóle został poruszony, a myślę, że musiał zostać poruszony. Jeżeli Ministerstwo Spraw Zagranicznych nic na ten temat nie pisze, to znaczy, że jest coś do ukrycia. To obawiam się, że może być coś do ukrycia, co mnie bardzo niepokoi. Zwłaszcza, że ostatnimi czasy 11% akcji spółki Agora kupił Jerzy Soros. No to nie bez powodu chyba to zrobił, bo on nigdy nic nie robi przypadkowo. Więc to mnie martwi. Dlatego ważne jest to, znaczy jeszcze kiedy ta delegacja rządowa była w Izraelu, to tylko Władysław Bartoszewski, właśnie tu przeze mnie wspomniany, wypowiedział się do jednej z izraelskich gazet, ponieważ w Polsce nie było lustracji, to ja też mam tajnych współpracowników i oni między innymi, jak coś śledzą na moją prośbę, śledzą izraelską prasę. Jak tam się coś ukazuje, to zaraz mi piszą, co tam, o co chodzi i tego. I tam Władysław Bartoszewski powiedział, że wszystkie ugrupowania parlamentarne są niezmiennie przyjaźnie usposobione do Izraela. Co w przełożeniu na a to był rok wyborczy w Polsce wtedy. Ja odczytałem to w ten sposób, że Władysław Bartoszewski tymi słowami chciał powiedzieć, że bez względu na to, kto wybory wygra, to izraelski program rewindykacyjny nie jest zagrożony. Tak to zrozumiałem. Tak to zrozumiałem. No bo co Izraelowi po tym, że my się będziemy z nimi przyjaźnić, znaczy co będziemy robić? No spełniać ich życzenia, prawda? No cóż innego przyjaciel może robić. Proszę bardzo. Najpierw pan, a później kolega. Przepraszam. Proszę bardzo, z tamtego mikrofonu proszę skorzystać. Dobry wieczór, kupiec. Jestem naukowcem. Pragnąłbym w imieniu swoim, jak coś i koleżanek i kolegów, którzy nie mogli być na to spotkanie, podziękować. Podejrzewam, że za pomocą pośrednictwa internetu będą Pana mieli możliwość wysłuchać, ale mój komentarz, moje pytania, raczej moja wątpliwość. Artykuł 10 obowiązującej Konstytucji mówi o podziale i równowadze władzy w naszym kraju. I chciałbym się spytać, bo mówi Pan o kwestii silnego państwa. W takim razie, czy możemy mówić o silnym państwie, kiedy w Polsce mamy do czynienia z ingerencją władzy, chociażby wykonawczej, w postaci przedstawicieli Rady Ministrów, takim jak chociażby minister sprawiedliwości, który publicznie krytykuje działania sądu w naszym kraju? Czy mógłby Pan skomentować, bo jakby Pan jest prawnikiem, Pan mniej więcej, ja tutaj gubię się w tej sytuacji, jak można rozumieć, kiedy publicznie minister sprawiedliwości krytykuje sądy? Dziękuję. Proszę pana, no jeżeli są powody do takiej krytyki, to dlaczego miałby się powstrzymywać? Być może, że pan Ziobro próbuje na tym zbić kapitał polityczny, bo krytykuje politykę czy postępowanie sądów za kadencji poprzedniego rządu. Ono rzeczywiście budziło różne zastrzeżenia. Między innymi takie, ja w każdym razie odnosiłem wrażenie takie, że sądy wynagradzają bezkarnością konfidentów tajnych służb i konfidentów policji. Więc tego rodzaju praktyka rzeczywiście zasługuje na naganę i na napiętnowanie. Co więcej, nawet moim zdaniem, nawet na tutaj kurację przeczyszczającą w wymiarze sprawiedliwości. Bo no jeżeli tak, to jest sprzeczne z jakimikolwiek regułami praworządności. Powiem tak, proszę pana, że ten trójpodział władzy jest podyktowany, no to monteskiuszowski i tak dalej, to ma być taka gwarancja ochrony obywateli przed samowolą władzy. To w tym celu on jest przeprowadzony, jak zwykle u nas, niekonsekwentnie, bo na przykład konstytucja dopuszcza, mimo proklamowania trójpodziału władzy, dopuszcza unie personalne między władzą ustawodawczą i wykonawczą. Posłowie mogą być ministrami, no i oczywiście skwapliwie korzystają z tego radosnego przywileju, ale co się dzieje? W 1993 roku był w Sejmie wniosek o wotum nieufności wobec ministra przekształceń własnościowych Janusza Lewandowskiego, któremu tam zarzucano różne machlojki. No i ten wniosek był poddany pod głosowanie, upadł jednym głosem właśnie ministra Lewandowskiego, który oczywiście głosował przeciwko wnioskowi. No, trudno wymagać od niego, żeby nie miał do siebie zaufania. Ale doprowadźmy tę rzecz do logicznej skrajności. Wyobraźmy sobie, że mamy rząd złożony 460 ministrów. A co będziemy sobie żałowali? Każdy poseł jest ministrem. No i jaką mamy sytuację? Ci sami ludzie jako ministrowie projektują ustawy. Potem ci sami ludzie jako posłowie je uchwalają, jako ministrowie je wykonują i jako posłowie kontrolują prawidłowość wykonania. No mamy patologię w postaci czystej, a wystarczy tylko ten model doprowadzić do logicznej skrajności. W związku z tym to powinniśmy wyeliminować. Jeżeli chodzi o pana ministra Ziobrę, no mówię, jest ministrem sprawiedliwości. Akurat ja bym się, wie pan, myślałem, że pan mnie zapyta o Trybunał Konstytucyjny, ale widzę, że to jest taki gorący kartofel. Proszę. Proszę pana, więc... Tak, więc no ja myślę, że wie pan, może to i nie jest, niegrzeczne, natomiast moim zdaniem nie jest sprzeczne z konstytucją. Odpowiadam, jeżeli są powody do krytyki postępowania sądów, no to trzeba je o tym głośno mówić. No, to nie są żadne święte krowy. Mimo że niektórym sędziom się tak wydaje, że nie podlegają żadnej władzy. Otóż to nieprawda. To nieprawda. Oni podlegają, i to Trybunał Konstytucyjny podlega ustawom. Ustawa o Sądzie Najwyższym powie, że sądy podlegają ustawom. A nie, to nie jest taka sytuacja, że ta ustawa mi się nie podoba, to ja ją ignoruję. Tamta mi się podoba, bo sam tam ją pisałem, no to to na pewno jest z konstytucją zgodna, prawda? No to jest też patologia i jeszcze na jedną rzecz chciałem zwrócić uwagę. Otóż pan prezes Rzepliński, ja akurat tu bardzo krytycznie oceniam sędziów Trybunału Konstytucyjnego, pan prezes Rzepliński właśnie maczał palce przy tworzeniu ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. No trudno to nazwać objawem apolityczności. No więc jeżeli pan prezes Rzepliński z tym postępowaniem odszedł od apolityczności, To znaczy, to już postawił znak zapytania, bo ustawa o Trybunale Konstytucyjnym stanowi, że sędziowie Trybunału Konstytucyjnego powinni spełniać warunki, jakich wymaga ustawa od sędziów Sądu Najwyższego. I tam wśród tych warunków jest taki jeden, że sędzia Sądu Najwyższego powinien być nieskazitelnego charakteru. Otóż wydaje mi się, że takie złamanie zasady apoliczyczności stanowi skazę na charakterze pana prezesa Rzeplińskiego i możemy już w tym momencie pytać, czy on jeszcze spełnia te warunki człowieka nieskazitelnego charakteru, czy już nie, prawda? A skoro nie, no to w takim razie w jakim stopniu nastąpiło odejście, jak daleko odszedł od tego nieskazitelnego charakteru, czy jest już na przykład szubrawcem, czy dopiero kandydatem na szubrawca, prawda? Ale to jeszcze nic w porównaniu z tym, co się stało w październiku bodajże, kiedy większość sejmowa, ówczesna, wybrała dwóch nadprogramowych sędziów, nadliczbowych sędziów. Wszyscy sędziowie Trybunału Konstytucyjnego, i taka jest powszechna opinia, że są wybitni prawnicy. No to jak to są wybitni prawnicy, to nie mogli nie zdawać sobie sprawy, w jakim trybie zostali wybrani i w jakim celu. Skoro przyjęli ten wybór, to znaczy, że to są łajdacy. Już więcej nic mi nie potrzeba do takiej oceny. A łajdak nie może być nieskazitelnego charakteru. To jest jasne jak słońce. W związku z tym została zastawiona pułapka na Prawo i Sprawiedliwość i Prawo i Sprawiedliwość w tę pułapkę wpadło, bo też mianowało nadliczbowych sędziów. No i teraz mamy do czynienia, jeszcze w dodatku sędzia Pszczółkowski się zbiszowanił. No i mamy do czynienia ze składem sędziowskim, o którym z całą pewnością możemy powiedzieć, że zasiadają tam szubrawcy. No to wie pan, powstrzymywanie się w tych warunkach od krytyki sądów byłoby karygodnym brakiem spostrzegawczości, a konstytucja nie wymaga od nikogo, żeby wyzbył się spostrzegawczości. Proszę bardzo. Proszę bardzo, kolega. Leszek z Wrocławia. Panie Stanisławie, chciałem się dopytać o rzecz jedną. Jaki jest Pana stosunek do konstytucyjnego prawa obywateli do ogonu, czyli przykładając na moją myśl prawa do posiadania broni? Od czasu zaborów Polska pozostaje najbardziej rozwojonym krajem, jak się nie mylę, w Europie 1,3 na głowę. Czy ta tak zwana demokracja w Stanach Zjednoczonych nie ma się przypadkiem tak dobrze, bo po prostu jest proste przełożenie, władza boi się ludu. Czy może to jest klucz cały czas? Ustawy, nie ustawy, ustawami na siebie nie przyjmuje, więc może... Ja myślę, panie Leszku, proszę państwa, że tak źle tam nie jest ani z demokracją amerykańską, ani z żadną inną. Święty Paweł już przestrzegał swoich słuchaczy, żeby władzy nie lekceważyć, bo nie na próżno nosi miecz. A cóż dopiero jak ten miecz wyciągnie i zacznie nim wymachywać, to wtedy już naprawdę nie ma miejsca na żadne lekceważenie. To wtedy jest krótka rozmowa. Ale rzeczywiście obywatele mają prawo do obrony. I to prawo konstytucja potwierdza, mało tego, potwierdzają to prawo ustawy szczególne w rodzaju kodeksu karnego, który wprowadza instytucję obrony koniecznej, a więc podjęcie przez obywatela obrony, nawet w wyniku której nawet może nastąpić pozbawienie życia napastnika, nie jest przestępstwem. Czyli obywatele mają prawo do obrony, no ale pytanie, co to ma w praktyce znaczyć? To znaczyć ma w praktyce, że ta obrona musi być skuteczna. Obywatele mają prawo do obrony skutecznej, a obywatel bezbronny, no jego obrona prawdopodobnie będzie nieskuteczna, zwłaszcza kiedy będzie skonfrontowany z napastnikiem uzbrojonym. Otóż skuteczność zatem zależy od wprowadzenia pewnej symetrii między napastnikiem a obywatelem praworządnym. Jeżeli obywatel praworządny dysponuje adekwatną siłą odporu, to zresztą Rzymianie w prawie rzymskim już przesądzili tę sprawę taką paremią, bo oni każde spostrzeżenie ubierali w postać takiej sentencji pełnej mądrości. Otóż Rzymianie mówili vim vi repellere licet. Siłę godzi się odeprzeć siłą. W związku z tym z tego wyprowadzałbym prawo obywateli do posiadania broni. Dopóki to pozbawienie obywatela tego prawa mogłoby nastąpić na przykład jako jedna z form kary za przestępstwo popełnione przy użyciu broni. Prawda? Idziesz do więzienia i oprócz tego, że pozbawiliśmy cię praw publicznych i obywatelskich praw honorowych, no to jeszcze w ramach pozbawienia obywatelskich praw, jeszcze na czas pobytu w więzieniu jesteś pozbawiony prawa posiadania broni. I tyle. Proszę bardzo. Proszę Państwa, ostatnie chyba pytanie, jeżeli jest, bo widziałem, że ktoś się zgłaszał. Tu Pan się pod drzwiami. I musimy kończyć, bo zbliża się godzina 22. Tempus fugit, a czas ucieka, jak to mówią. Proszę bardzo. Ja chciałbym Was zapytać, jaka jest taka krótka prognoza dla tak zwanej Urańskiej Republiki Ludowej? Dlatego, że rok temu jeszcze w Polsce panowała taka wskroza, że grozi nam wielka wojna z Rosją, zwłaszcza po incydentach z Turcją i ze strzeleniem rosyjskiego myśliwca, że ciążyło takie widmo wielkiej wojny z udziałem Rosji i Turcji. Tutaj Polska mogła być poszkodowana, jednak teraz ta sytuacja wydaje się być stabilna i Ukraińska Republika Ludowa do jej status jest bliski statusowi Abchazji czy Osetii Południowej. I jaka jest Pana ocena? Czy tam coś jeszcze może się stać, czy sytuacja jest stabilna? Może. Myślę, że o ile celem Rosji było zajęcie Krymu i między innymi dlatego, że kończyła się dla Rosji dzierżawa bazy morskiej w Sewastopolu, a wiadomo było, że nowe władze ukraińskie tej dzierżawy nie przedłużą, a w każdym razie będą robiły wielkie trudności. I Putin, który sprawiał wrażenie zaskoczonego rozwojem wypadków na Ukrainie, okazało się, że to było wrażenie błędne, bo on tylko czekał na jeden komunikat. I kiedy ten komunikat się ukazał, to znaczy kiedy nasza złota pani w Berlinie powiedziała, że na Ukrainie nie będzie interwencji wojskowej, to Putin zajął Krym w 24 godziny. Na to tylko czekał. Tylko to jedno go interesowało. Natomiast jeśli chodzi o Donieck i Ługańsk, to tam stosunek Rosji jest taki bardzo powściągliwy. Tam się odbyły wybory. No tam oczywiście, jak te wybory wyglądały, to mniejsza z tym, ale Rosja tych wyborów nie uznała. Komunikat Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rosji był taki, że Rosja te wybory przyjmuje do wiadomości. To nie jest uznanie. Nawet nie jest to uznanie de facto. No przyjmuje do wiadomości. Odbyły się. Wiemy, że się odbyły. Nic, żadnych wniosków z tego nie wyciągamy. Otóż moim zdaniem, o ile Krym to jest osobna sprawa, to Ługańsk i Donieck to jest destabilizowanie Ukrainy. To jest takie otworzenie w organizmie państwa ukraińskiego takiej krwawiącej rany, przez którą będzie wyciekała siła tego państwa. Tak jak wojny kozackie otworzyły taką krwawiącą ranę w organizmie Rzeczypospolitej, przez którą wyciekła znaczna część siły tego państwa. Prawdopodobnie też myślę, że Rosjanie będą próbowali przebić lądowy korytarz z tych republik do Krymu. ale nic ponadto. Przede wszystkim dlatego, że Rosjanom taka wojna, jakaś duża wojna nie jest w tej chwili do niczego potrzebna. I zaczynają, tym bardziej, że inne państwa europejskie, Niemcy, Walter Steinmeier, o czym mówiłem, uważają, że są na najlepszej drodze do uznania rozbioru Ukrainy. Na najlepszej drodze. Myślę, że to jest rzecz przesądzona. Powiem jeszcze tak. Oczywiście to tak, jak pan zauważył, że Abchazja czy Osetia, nikt ich tam nie uznaje. No i co z tego, że nikt ich nie uznaje? To jest oczywiście prestiżowa jakaś taka porażka, czy tam niedogodność, ale w polityce fakt to tak jak w religii dogmat. Po prostu się nie dyskutuje z nim, przyjmuje się go do wiadomości. Wpływy ukraińskie w Ługańsku i Donbasie nie istnieją. Tam pani ta Nadzieja Sawczenko się odgraża, że zrobi z nich marmoladę. No to może i tak będzie, ale na razie no, tylko tyle osiągnęła, że Putin ją wymienił za tego i jeszcze w dodatku obawiam się, że pan prezydent Poroszenko będzie miał z nią same zgryzoty, bo ona ma niewyparzony język i ona wcale nie będzie przed nim kucała. Jeszcze jak jemu pokaże ten paluszek, to nie wiem, co on wtedy zrobi. Bo to przy nie będzie mógł jej uwięzić, bo jest bohaterem narodowym. Będzie miał potężny dysonans poznawczy. Dziękuję bardzo. Na tym kończymy. Ja się podłożę najbliższe spotkania. Dziękuję bardzo.